Proszę Państwa, omówimy jeszcze reakcję kwasu bromowodorowego, co mi zajmie chwilkę czasu. A jeszcze zapomniałem jedną reakcję pokazać w poprzednim przypadku, mianowicie co zrobić, żeby z kwasem solnym przereagowała miedź. Proszę Państwa, trzeba tam dodać innego utleniacza, który z tą miedzią może reagować. Ja tutaj mam nadtlenek wodoru i zobaczmy, co się stanie. Będę go dodawał kroplami, dlatego że mogą się dziać rzeczy... O! Proszę zobaczyć, teraz można powiedzieć, że miedź reaguje, ale jest potrzebny utleniacz, który ma wyższy potencjał niż miedź. To może być nadtlenek wodoru. I teraz dopiero można powiedzieć, że tworzy się ten kompleks. Ale nie z czystym kwasem solnym. To teraz dopiero widać, jak ta reakcja zachodzi, utlenianie miedzi. Powierzchnia miedzi się już zmieniła, już nie jest błyszcząca, bo jest po prostu nadżarta. Proszę sobie porównać na przykład z tym. Ja wiem, że to co prawda przez probówkę słabo widać, ale gdyby to błyszczało, to byśmy widzieli, że to błyszczy, a nie błyszczy. Jak to damy do wody, oczywiście, to ta reakcja zacznie biec intensywniej. No dobrze, zakręcimy nadtlenek wodoru i popatrzymy na kwas bromowodorowy. Tu mamy 40% kwas bromowodorowy, troszkę leciwy, ale to nie ma znaczenia. Dobrze. Rozlejemy go sobie do probówek. Z rtęcią myślę, że już nie ma sensu się bawić. I tak nie będzie reagować, gdyż są to kwasy o bardzo podobnych właściwościach do siebie. A może do tej jednej probówki jeszcze troszkę wlejemy. Żeby go za dużo nie zużyć. Proszę Państwa, no to powtórka z rozrywki. Zaczniemy od srebra w postaci pyłu. Tutaj reakcja też może zajdzie na powierzchni ze względu na jakieś śmieci, które są w tym srebrze, ale nie widać rozpuszczania, a czy wydzielania się gazu. Kolor się zmienił, czyli mamy jakieś zanieczyszczenia w tym srebrze, ale gaz się nie wydziela. No to miedź. Tutaj mamy sytuację podobną jak w kwasie solnym. Czysta miedź nie reaguje z kwasem bromowodorowym. Ani na zimno, ani na ten. Oczywiście pod warunkiem usunięcia tylko tlenków węglanów, wodorotlenków z powierzchni metali, a właściwie wszystkie metale na powietrzu są nimi pokryte. Bizmut. Następny. Też oczyszczenie jego powierzchni i brak widocznej reakcji. Cyna, pierwszy metal aktywniejszy od wodoru. O, widać, że się kolor kwasu zmienił i zaraz zaczną się wydzielać pęcherzyki gazu. Być może trzeba troszkę poczekać, ale na pewno się to stanie. Ołów. Od razu jest ściemnienie na powierzchni. O, zaczyna się wydzielanie pęcherzyków gazu. Myślę, że zaraz zobaczymy troszkę dalej. No to żelazo. O, już widać, że zaczyna się coś dziać. Mianowicie wydzielają się pęcherzyki. Powoli, bo na razie powoli, ale zaraz to wszystko przyspieszy. Cynk. Dosyć szybka reakcja, podobnie jak z kwasem solnym i pewno nawet jeszcze intensywniej będzie reagować, bo jest to kwas troszkę mocniejszy, teoretycznie, i bardziej stężony. Chociaż molowo chyba wyjdzie tam mniej jednak. Tutaj mamy glin. Ten o dziwo nie chce reagować, chyba że sobie dłużej radzi z tą warstewką pasywną. Aha, i jeszcze nam zabrakło probówek. No to sobie... Proszę Państwa, z pasywacją glinu jest tak, że metal ten reaguje z tymi kwasami, których aniony są w stanie naruszyć warstewkę pasywną, albo utworzyć z nimi kompleksy, albo je penetrować przez pory, tę warstewkę pasywną. Wtedy reakcja glinu zachodzi. Generalnie tam te metale, które są pasywne, w ten sposób reagują. O, i magnez, czyli
reaguje to generalnie bardzo podobnie jak kwas solny. Te metale, które są mniej aktywne od wodoru, nie reagują, tym się proszę nie sugerować, dlatego że to pochodzi od jakichś zanieczyszczeń w tym srebrze. To jest srebro otrzymane kiedyś przeze mnie. Miedź, widać, że nic się właściwie nie dzieje. Tutaj mamy bizmut, cyna, która powoli, ale jednak reaguje, bo pojedyncze pęcherzyki się pojawiają, ale cyna jest też najmniej aktywnym metalem z tych aktywniejszych od wodoru. Ołów powoli sobie reaguje. Tutaj było co? Żelazo. Widać, że sobie idą pęcherzyki. Cynk, który zawsze lubi... Oj, aluminium w końcu ruszyło. Co prawda ma opory ruszyć. Brom jest trochę większym metalem, a większy metal ma oczywiście, większy atom ma oczywiście większe trudności, żeby się przedostać przez warstewkę pasywną. Więc ta reakcja być może musi potrzebować troszkę więcej czasu. No i magnez. Wszędzie się wydziela bezbarwny gaz, który gdybyśmy zapalili, to by oczywiście było słychać taki ten charakterystyczny hałas, ale nie będziemy tego robić, bo nasz alarm przeciwpożarowy jest bardzo czujny. A ja dziękuję za uwagę.